A teraz przenosimy się do diecezji opolskiej, która przygotowała specjalny komunikat dla mieszkańców regionu. Drodzy mieszkańcy naszej pięknej ziemi Śląska Opolskiego, zwracam się do was wszystkich, ale w szczególności na pierwszym miejscu do tych spośród nas, którzy są dotknięci klęską powodzi. Skala tego zjawiska narasta, jesteśmy przerażeni tym, co oglądamy w mediach, więc nawet trudno nam do końca sobie wyobrazić, co wy przeżywacie na miejscu, gdy jesteście no, nie tylko obserwatorami, ale doświadczacie utraty majątku, życia i jesteście nieraz w bezpośrednim zagrożeniu życia. Kochani, ja chcę wam jako biskup tej ziemi obiecać więcej, zapewnić chcę was, że my i jesteśmy już z wami. Gorąco się modlimy i wspieramy. W kościołach wiele modlitwy już było i ona będzie w najbliższym czasie. Będziemy śpiewać suplikacje, prosząc o to, by Pan Bóg nas ustrzegł od dalszej jeszcze rozległej skali powodziowej. I będziemy też wspierać, modlić się o siły dla was wszystkich. I dotkniętych powodzią, i dla służb wszystkich, dla wolontariuszy. Kochani, jesteśmy z wami. Chcę wam też powiedzieć, że na te trudne chwile bardzo ważne jest słowo, jakie otrzymał swego czasu święty Jan Chrzciciel, był w więzieniu. Ciemno było i wydawało mu się, że Bóg go opuścił, a Pan dał mu takie słowo, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. I to wam przekazuję. Zawierzcie Panu wbrew temu, temu wszystkiemu, co jest waszym doświadczeniem, bo w nim cała nasza nadzieja. Oczywiście, że my też będziemy starali się być tą dłonią, ręką boskiej opatrzności. Dlatego z kolei do wszystkich pozostałych mieszkańców tej naszej ziemi, naszych wiernych Kościoła Polskiego, zwracam się z gorącym apelem i o tę modlitwę ufną i stałą, gorliwą za tych powodzian i wszystkich, którzy ich wspierają, o siły dla nich wszystkich, duchowe i cielesne, ale też zwracam się do was o konkretną pomoc, wrażliwe serce. Otwieramy już jutro jako Caritas Diecezji Opolskiej specjalne konto Powódź 2024. Będzie można już wpłacać. Będzie też ogłoszona zbiórka w kościołach w najbliższą niedzielę, w najbliższym czasie na powodzian. Zachęcam, apeluję też do wszystkich silnych mężczyzn młodych, zwłaszcza w tych okolicach zalanych, by też wolontariacko się włączyli w konkretną pomoc. I kochani, też będziemy na różne sposoby przez Caritas, dziekanów, kapłanów wspierali was. Oni będą nam przekazywać do naszego sztabu, który już się zbiera dzisiaj o 18:00, jakie są wasze potrzeby, a dziekani z innych z kolei dekanatów będą organizowali czy to zbiórkę z potrzebnych materiałów żywnościowych, odzieżowych, no i tę organizować będziemy pomoc materialną. Jesteśmy z wami. Niech wam Bóg błogosławi i strzeże od dalszego zła. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść wam Boże.